Witajcie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie 31 odcinek z gry Dark Souls 3 i jak widzicie jestem znowu w Kapliczce Zjednoczenia. Wrócimy się oczywiście niedługo do niegasnącego jeziora, ale najpierw chciałem jeszcze wykorzystać zgromadzone dusze, bo zwróćcie uwagę, że mam już ponad 40 tysięcy dusz. Ostatnio też sporo ryzykowałem chodząc z tak dużą ilością dusz, no bo jeśli bym zginął, to później byłoby ryzyko, że te dusze stracę, chociaż oczywiście można je raz odzyskać, dopóki nie zginiemy drugi raz z rzędu. No ale w każdym razie wolałem więcej losu nie kusić i powróciłem się tutaj, więc na początek pogadajmy i wydajmy te dusze. Welcome home, I speak very well. Then touch the dark, take nourishment. To powinno wystarczyć na dwa punkciki i tak też jest w istocie. I w tym momencie myślę sobie, żeby zainwestować w wytrzymałość, no bo jednak zależy mi też, aby trochę ten zielony pasek był większy, abym mógł więcej ciosów wykonywać, zanim się moja postać zmęczy. A przy okazji oczywiście też obrona się zwiększa, jak widzicie po prawej stronie. Więc te dwa punkty właśnie w ten sposób teraz zainwestujemy. Okej. I wychodzimy. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Teraz kolejna rzecz. Mam popioły, które można dać tutaj, aby zwiększyć asortyment w sklepiku. Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Daj popioły. Popioły strażnika grobów. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. To zobaczmy tak w skrócie, co też ona ma ciekawego teraz do zaoferowania z jakichś nowych rzeczy. Chociaż też oczywiście trudno wszystko zapamiętać, co było, a co teraz dopiero zostało wprowadzone. W każdym razie, no widzicie sami, jest tutaj już coraz więcej tych przedmiotów do zakupienia. Tak samo mamy zbroje oczywiście. W ogóle będę musiał sprawdzić, czy któraś z tych zbroi nie daje przypadkiem większej absorpcji od obrażeń fizycznych. Ale to będę musiał już sobie poza nagraniem sprawdzić, żeby tutaj was nie zanudzać. Widzę, że to jest naprawdę chyba niezłe, jeśli chodzi o obrażenia fizyczne, ale bardzo ciężkie chyba. 18 wagi to jest naprawdę dużo. Więc tutaj nie ma żartów. Pierzasta strzała. Używane przez łowców strzały z czerwonym pierzem. Duży zasięg czyni je idealnymi na dalekie cele. Można przygotować dwa rodzaje strzał naraz, co pozwala użytkownikowi na ich wybór w zależności od otoczenia i sytuacji. No proszę, czyli taka strzała na dalszą odległość. Tutaj kupmy sobie tą jedną. Drewniany bełt. Czekajcie, bo to będzie 100. W sumie to teraz nie chcę wydawać za dużo, bo chciałbym sobie wykonać transpozycję, więc na razie nie będę tego kupował. Podziękujemy w takim razie. Ashen One. Teraz kolejna sprawa. Podejdźmy sobie do kowala André, dlatego że mogę chyba znowu ulepszyć broń, chociaż zobaczymy. Well met. Tis quodni. I teraz tak. No oczywiście, że tak. Mamy tutaj możliwość ulepszenia noża rzeźnickiego na plus 6, więc skorzystajmy sobie z tego, bo mamy wystarczającą ilość dużych odłamków tytanitu. I teraz patrzcie, grudka tytanitu jest potrzebna, 2 sztuki. Ostatnio zdobyłem pierwszą dopiero, więc musimy jeszcze poczekać, aby ulepszyć nóż rzeźnicki na poziom plus 7. No ale to oczywiście jeszcze bardziej mi zwiększy obrażenia. Kolejna sprawa to też prosiliście mnie, żebym sprawdził, jak wygląda tutaj ulepszanie tarcz, bo jest to też oczywiście możliwe. No i tak jak myślałem, jeśli ulepszamy tarczę, to zwróćcie uwagę, zwiększa się po prostu siła ataku danej tarczy i widzę też, że stabilność. A absorpcja przy osłonie to się raczej nie zwiększa, no chyba, że dopiero przy tych najwyższych poziomach. Tak naprawdę to tutaj mamy pochodnie, właściwie to... Nie, na razie nie będę tarczy ulepszał, już wolałbym jakąś inną broń ewentualnie dla odmiany. Tutaj też duże odłamki tytanitu, może zainwestować w ten łuk z kolei. Zróbmy to. Okej, czyli łuk na plus 4 już w tym momencie. I na razie to chyba tyle, jeśli chodzi tutaj o wszelkie ulepszenia. Tutaj mamy te migoczące tytanity, to też dobrze, bo w razie czego można by ten irytyrski prosty miecz sobie ulepszyć. Ale na razie jeszcze
nie będę tego robił. Więc póki co to by było tyle, tutaj chyba wzmocnić butelki Estusa nie mogę póki co, więc ruszamy dalej. Jeśli chodzi o przedmioty, to już nikomu tutaj nie mam niczego do oddania. Pomijam księgę pisaną Braillem, ale tamto, jak już mówiłem, by zmodyfikowało questa w ogóle. Czyli co? Udamy się jeszcze na koniec do tutaj, tego gościa, który jest w stanie nam oddać za duszę od bossów jakieś bronie, ewentualnie pierścienie. Aha, tak, co? Sprawdzę tylko, czy nie ma jakiegoś nowego tematu do rozmowy. Ah, most illustrious lords, fine kindling foot and all slain by the... Oh, in fact... Nie, to już było, więc tutaj nic nowego. No ale właśnie, w końcu przydałoby się tutaj dokonać tej transpozycji długo oczekiwanej. Tym bardziej, że mi pisaliście o fajnym pierścieniu. I proszę, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Tutaj w ogóle nie wiem, czemu jest kursor na środku ekranu, skoro gram na padzie. Ale w każdym razie, tutaj mamy pierścień Havla. Zwiększa maksymalny udźwig, zwróćcie uwagę. Pierścień dla wojownika, który lubi polegać na ciężkich pancerzach, zwiększa maksymalny udźwig. Nazwano go po Havlu Skale, towarzyszu bojów pierwszego władcy Lorda Gwyna. Sztuka wojenna od wieków rządzi się tymi samymi prawami i chętnych do podążania śladami Havla jest nie mniej niż za jego czasów. Naprawdę świetny pierścień, to znaczy zobaczymy, o ile to będzie zwiększało udźwig, ale oczywiście kupię go sobie, to znaczy przemienię z tej duszy zbłąkanego demona. Do wyboru z tej duszy mamy co? Tutaj, kamienne splunięcie, pozwala plunąć gazem. Głazem, przepraszam. Technika renegackiego demona stłumionego płomienia. Użytkownik pluje kamieniem. Jest on ciężki, lecz łatwo pęka. Więc też nie za bardzo jest to dla mojej postaci. No bo jest to oczywiście piromancja, więc tym bardziej, bez żadnych wątpliwości, za 5000 dusz poproszę o pierścień Havla. Straciłem oczywiście automatycznie duszę zbłąkanego demona, ale to jest oczywiste. I tutaj jeszcze zobaczmy, co możemy sobie ewentualnie wytworzyć. Na przykład tak, dusza wilczej krwi. Co mamy do wyboru? Jest tutaj wielki miecz Farona i wielki miecz wilczego rycerza. I ten widzę, że jest lepszy, tylko że wymaga 10 tysięcy dusz, więc na razie nie będę tego wymieniał. Dusza kryształowego mędrca, rapier albo kryształowy grat. Wyjątkowe zaklęcie opracowane przez wyjątkowych kaznodziejów bliźniaków, znanych jako kryształowi mędrcy, spuszcza z góry kaskadę kryształków materii duszy, która przebija trafione cele. Na mocy zawartego dawno temu kontraktu jeden z mędrców dołączył do nieumarłego legionu, aby szkolić czarodziejów Farona. To z tego korzystał ten kryształowy mędrzec. No i mamy używany przez kryształowych mędrców do samoobrony obsiany kryształowym pyłem sztych. Kryształy wzmacniają magiczne obrażenia broni i zdolność odkrywania przedmiotów postaci, co stanowi owoc wielu żywotów badających ten fenomen mędrców. Nie jest to oczywiście broń, której ja będę używać, wymaga zręczności, ale mimo wszystko sobie przetworzymy to. Za 0 dusz. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Biskupi Głębin. Mamy duszę Głębin, zaklęcie arcybiskupa Royce'a i jego podwładnych, które rzekomo przekazał im McDonnell z Mroźnej Doliny. Wystrzeliwuje przeciągniętym rokiem męty duszy, opuchłe od potęgi głębin dusze, ścigają swoje cele, wyczuwając ich życiową energię. Albo, co tu jeszcze mamy? Świecznik kapłana. Lichtarz mogący służyć za broń lub katalizator, a pierwotnie był elementem kultu biskupów głębin. Biskupi ci, którym przewodził arcybiskup McDonnell, parali się zarówno religią, jak i czarodziejstwem. No to też to sobie weźmiemy, chociaż też nie będę tego używać, ale chcę to mieć do kolekcji. I jeszcze jedno, dusza demona, tak? Czyli albo pięść demona, demoniczna, tryskająca ognistą esencją pięść, dzierżąc ją, można wyzwolić jej moc poprzez płomienną umiejętność. Przy oburęcznym użytku każda z dłoni otrzymuje po pięści. Lub też wielki topór demona. Ten chętnie używany przez demony wielki topór korzysta z potęgi ognia. Zrodzone z chaosu demony wielce cenią sobie ogień, a mimo to są spaczonymi, zniekształconymi tworami stworzonymi wbrew wszelkim prawidłom świata. Umiejętność demoniczna flara na chwilę rozpala wewnętrzny płomień, którym można spowić podłoże i przeciwników. Wow, patrzcie, ile tutaj statystyk wymaga. Bierzemy wielki topór w takim razie i na razie to tyle. Na razie to będzie na tyle.
zerknę tylko, pokażę wam, jak te podstawowe przynajmniej ataki wyglądają, chociaż oczywiście w pełni efektywnie tych broni nie mogę wykorzystać, bo nie spełniam wymagań, ale sprawdzić można. Tutaj mamy ten wielki topór demona, naprawdę spore obrażenia fizyczne. No ale nie ma się co dziwić, jak broń jest naprawdę ogromna. To są zwykłe ataki i patrzcie, dwa ataki całą wytrzymałość mi zużyły. To jest atak silny. I jeszcze przed nami atak ładowany. Coś takiego. Dobra. A jeśli chodzi o tą umiejętność specjalną? A, bo to musi być w oburącz trzymane. Coś takiego. Ale patrzcie, ile mi to odjęło tego niebieskiego paska. Niesamowite. No, zdecydowanie, no na pewno nie teraz dla mnie jest ta broń. Też raczej jej nie będę używać, ale wiem nawet, że są osiągnięcia, żeby wytworzyć wszystkie przedmioty z tych dusz demonów, czy tam dusz bossów. Tyle tylko, że trzeba przynajmniej dwukrotnie przejść grę, żeby wszystko wytworzyć, bo od każdego bossa można po dwa przedmioty sobie wytworzyć właśnie. Więc to też nie jest takie proste. Tutaj mamy świecznik kapłana tym razem. No proszę. Normalnie tutaj wygląda jak miecz. Szybka broń. Myślałem, szczerze mówiąc, że jest to... Aha, tutaj mocne uderzenie chyba wymaga właśnie magii. Albo nie mogę tego używać po prostu jeszcze, bo nie spełniam wymagań. Dobra. Ale fajna broń nawet, tylko że słabe obrażenia oczywiście. I jeszcze jedna broń, czyli rapier kryształowego mędrca. Proszę bardzo, tak to wygląda. Ja takich broni nie lubię w Soulsach, więc to nie jest zdecydowanie dla mnie broń kłuta. Nie pod mój styl, zdecydowanie. No ale okej, chciałem wam to pokazać, bo już dawno mogłem to zrobić, ale też o to prosiliście. No i proszę bardzo. Tak więc powracamy do noża rzeźnickiego. No i też myślę, że możemy już w spokoju wrócić sobie do tej ostatnio odblokowanej lokacji. Czy ja mogę spalić fragment kości? No właśnie, bo ostatnio zdobyłem coś takiego. I mamy butelkę Estusa na plus 5 już. Bardzo fajnie. Lecimy w takim razie do demonicznych ruin i tam będziemy dalej wyruszać w podróż. No i teraz tak, pomyślałem, że zamiast eksplorować dalej te tereny, których jeszcze nie zwiedziłem, to jednak udamy się przez to przejście za mgłą. Dlatego, że jakby nie patrzeć, tą część całą niegasnącego jeziora przecież już zwiedziłem, a teraz ruszamy dalej, więc pójdę sobie tutaj, mimo że początkowo sobie myślałem, że dopiero tutaj pójdę, jak już całą lokację zwiedzę. No bo domyślam się, że będzie tam boss, no bo zawsze... albo prawie zawsze za taką ścianą mgły mamy właśnie jakiegoś... Wow! Kurde, zapomniałem o tym. Aż tutaj to sięga, niesamowite. Chciałem sobie sprawdzić tutaj te przyzwanie, czy to jest innego gracza, czy może... Nie, są inni gracze chyba. Dobra, przechodzimy w każdym razie, zanim znowu mnie to zaatakuje. Ale właśnie jestem absolutnie przygotowany, że będzie tutaj walka... z bossem. To jest boss? Kurde. A może to jest zwykły przeciwnik jednak? A nie, jednak stary król demonów, czyli boss. Dobra. Lecimy w takim razie. Bo przez chwilę się pojawił zwykły pasek zdrowia przy tym przeciwniku, więc pomyślałem, że może to jednak nie jest boss, ale... okazuje się... że mamy do czynienia z prawdziwym bossem. Wow. Napisaliście mi w ogóle... Ajajaj, muszę uważać. Napisaliście mi w ogóle, że to niegasnące jezioro to jest zupełnie opcjonalna lokacja, czyli nie trzeba jej przechodzić, aby grę skończyć. To też tłumaczy, dlaczego tutaj jest ogólnie wyższy poziom trudności zauważalnie. Kurde, taki to ma zasięg? No bo niegasnące jezioro naprawdę ma zauważalnie wyższy poziom trudności od tych innych lokacji wcześniejszych. I tak samo pewnie będzie z tym bosiakiem tutaj. Więc przygotujmy się na naprawdę spore wyzwanie, bo już zaczyna być interesująco, naprawdę. Dobra. Ach, trochę
za bardzo już chciałem go zaatakować non-stop. Spadamy, spadamy, spadamy. On ma naprawdę spory zasięg, widzę, tych swoich ataków. I w ogóle, kurde, atakuje ogniem. Aczkolwiek ja sobie wcześniej patrzyłem, bo zauważyłem, że tutaj w ogóle w tej lokacji przeciwnicy atakują ogniem. I zauważyłem, że ta moja zbroja też naprawdę dobrze chroni przed ogniem. Tylko teraz się jeszcze zastanawiam. Może zdążę, kurde. Czekajcie, gdzie to było? Nie. Aj, dobra, mniejsza z tym. Bo była tutaj, był taki przedmiot, który zdaje się, że jeszcze bardziej ochraniał mnie właśnie przed ogniem, z tego co ja pamiętam. Więc może warto by było z tego skorzystać, ale teraz nie pamiętam, które to było. O, mamy, czerwona pigułka z robaka. Jasny gwint, co on robi, kurde, aż przez to ten ogień przebija. Coś niesamowitego. Dobra, weźmy sobie tą czerwoną pigułkę z robaka. Okej, okay, atakujemy. I do tyłu od razu. Nie przesadzać znowu. Co on się, kurde, podpalił, czy co? No, tego ataku jeszcze nie było, o kurde. Trzymać się od niego z daleka, bo widzę, że zaczyna być coraz bardziej niebezpieczny. A patrzcie, tam ten atak obszarowy ciągle działa. To niezłe, co? Dobra, 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 spokojnie. Nie przesadzać. Ależ się rozszalał, skubany, no. Dobra, ja chcę stąd uciec na razie. Ale fajna walka. Coś mi się wydaje, że to będzie moja ulubiona jak do tej pory. I jednocześnie najbardziej wymagająca. Ale co się dziwić, mamy opcjonalną lokację, więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. Mało brakowało. Dobra. Nie. W złym momencie, kurczę. Źle to wyliczyłem. Nie no, tutaj jednak niedobrze jest z nim walczyć, powiem wam, bo jest za mało miejsca, zdecydowanie. Dobra, to jest ten atak obszarowy, tak? A nie, teraz jednak to nie zadziałało tak jak wcześniej. Dobra. No ale come on, czemu go nie trafiło, no? Jak tak to będzie działać, to się pogniewamy, naprawdę. Wow, mało brakowało. Nie no, naprawdę walka, trzeba przyznać, że wymagająca. Wezmę sobie tutaj moje ulepszenie, dlatego że to mi będzie regenerowało też zdrowie przy atakach, ale kurde. Nie. Spokojnie, spokojnie. W ten sposób to my sobie z nimi nie powalczymy. Trzeba to jednak robić inaczej. Da? Kurde, jedno uderzenie to właściwie tyle, na co często mogę tutaj liczyć. Co on teraz robi? Wow, patrzcie na to, kule ognia. Będą leciały we mnie? A nie, one zlatują na dół, dobra. Będę wiedział na przyszłość. Podoba mi się, strasznie mi się podoba ta walka, naprawdę. Uderzaj. I do tyłu, szybko. Nie no, maksymalnie jedno uderzenie. Na tyle sobie mogę tutaj pozwolić, tyle. Dobra, co on teraz robi? Aha, to znowu, okej. Okay. Dobra, jeszcze raz sobie naostrzę nóż, żeby regenerowało mi zdrowie przy uderzeniach. Ktoś ocenił moją wypowiedź. Ach, trochę za wcześnie zrobiłem ten unik. Ale całkiem fajnie wyszło. Całkiem fajnie wyszło mimo wszystko. Strasznie krótko działa to naostrzenie. Nie wiem, czy w ogóle opłaca się z tego korzystać, bo już, kurde, przestało działać. Naprawdę kiepska sprawa, niestety. Uderzysz znowu? Tak jest. Wow! Uciekamy, uciekamy! Nie no, jak mi się strasznie podoba ta walka. Nie wiem jak wam. Dobra, tutaj są te kule ognia, nic mi więc nie zrobią. Jeszcze cofnę się może tutaj, na ten większy obszar. O nie, znowu będzie ten ogromny zasięg, ale dobra, udało się. To jeszcze raz jednak naostrzę. To będzie chyba ostatnie naostrzenie już. Dobra, uderzamy. Ale kurde, traf go chociaż, no come on. Ja tak się nie bawię, naprawdę. Spadamy do tyłu znowu. Najgorsze jest to właśnie, kiedy ja uniknę i później nie mogę go trafić nawet. Nie! Przesadziłem trochę.
dobra. A skubany nawet, kurde, ma taki zasięg, że i tak mnie to uderzy, nawet jak jestem z tyłu. Dobra. Dobra, do tyłu, szybko. Uciekaj. Dobra, znowu będzie... Aha, to jest ten obszar, atak obszarowy. Super, naprawdę super walka. Teraz w ten sposób. Zostały mi tylko trzy łyki butelki Estusa. Uciekamy. Szybciej, szybciej, kurde. I nie udało się. Dobra, wylecz się. No i patrzcie, i znowu go nie byłem w stanie trafić. Mimo, że przecież ma spory zasięg ten nóż rzeźnicki, naprawdę. No nie, znowu to samo, uciekamy. Jazda, 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 jazda. Okej. Przed tym trzeba właśnie szczególnie uciekać, bo to naprawdę może wyrządzić mi małą krzywdę. Do tyłu, do tyłu. I patrzcie, znowu troszeczkę za wcześnie. Muszę troszeczkę bardziej wyczekać ten jego atak, żeby być w stanie się przed tym obronić. Dobra, on teraz czym zaatakuje? Aha, ten atak obszarowy. Czy ja mogę jeszcze naostrzyć ten nóż? Ostatni raz zatem. Już na więcej mi nie starczy. Ładnie. Co to miało być? Jasny gwint. Dawaj, 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 dawaj. Wow! Orzesz w mordę. Czekajcie. Jeszcze go może dobiję? Chyba go pokonałem. Tak jest! Udało się. Dziedzic ognia zniszczony. Dusza starego króla demonów w nagrodę. Naprawdę strasznie mi się ta walka podobała. Jak dotąd chyba najlepsza. Jednocześnie najbardziej wymagająca. Tak jak zresztą wskazuje na to fakt, że była to opcjonalna lokacja, a więc jednocześnie opcjonalny boss, którego nie trzeba pokonywać, aby grę skończyć. Kurde, co to jest? Patrzcie na to. W ogóle się przyjrzyjmy tej lokacji. Rozumiem, że tutaj jest tylko ta arena walki z bossem, bo nie widziałem żadnego przejścia. Chyba, że coś się ewentualnie odblokowało. Tutaj mamy jakąś wiadomość. O nie, już się domyślam, co tu jest napisane. Teraz język, no kurde. Czemu ja właśnie pomyślałem, że to będzie pewnie jakaś zboczona wiadomość. Już za dobrze znam tych graczy. No ale okej, mamy w takim razie ognisko rozpalone. Odpocznijmy, żeby zregenerować sobie wszystko. Stary król demonów. Ekstra, naprawdę super. Chyba jeszcze wrócę się w takim razie do... Udało się. Chyba jeszcze się wrócę w takim razie do kapliczki zjednoczenia, żeby wydać sobie te dusze, które teraz zdobyłem za walkę z tym przeciwnikiem, z tym bossem. Patrzcie, tu jest pełno tych jakichś stworów. Wow. Jak to kurde wygląda. Czasem warto naprawdę przystanąć i się przyjrzeć otoczeniu, bo można z tego sporo wyczytać tutaj. Coś niesamowitego. No ale dobra, to w takim razie rzeczywiście wróćmy się do kapliczki i tam wydam te dusze. Wystarczy mi na jeden punkt, bo do dwóch punktów troszeczkę zabraknie. Ale trudno się mówi, chociaż ten jeden punkt też się jakby nie patrzeć przyda. Więc ruszamy tutaj i wydajmy te dusze. Myślę, że jeszcze raz wydam to na wytrzymałość właśnie. Teraz 18 tysięcy dusz jest wymagane aż. Nieźle. Wow, ale tutaj mi już tylko obronę przed błyskawicami zwiększyło. To ciekawe. Zatwierdź. I właśnie, możemy też sprawdzić przy okazji transpozycję. Tak na marginesie to chciałem jeszcze zerknąć sobie właśnie na tą duszę, którą zdobyłem. Dusza starego króla demonów. Tutaj to wszystko znamy. Wysuszony stary król demonów jest teraz niczym grudka spalonego popiołu. Pozostaje jednak ostatnim żywym świadkiem chaosu i Izalitu. Tamte dwa pierwsze akapity to są takie same opisy w przypadku każdej duszy bossa. Ale zobaczmy, co dostaniemy za to. Aha, co? Okej, czyli mamy ślady po zasiewie chaosu, ślad po niespokojnym leżu, które zrodziło istoty zwane demonami.
ciska z popielającym okolice chaotycznym płomieniem. Demony Dzieci Ognia niosły jego rozżarzoną esencję i prędko zakończyły swe żywoty. Człowiek po dziś dzień utrzymuje podobne więzi z tym żywiołem. Lub też możemy sobie odblokować wielki młot Starego Króla. Broń ta przetrwała od czasów dawnego Izalitu i nadal nosi pozostałości płomienia chaosu. Magmowa wytrwałość, zakotwiczasz broń w ziemi, zyskując tymczasowo równowagę, a silnego ataku używasz, by dźgać ziemię, powodując serię magmowych eksplozji. No jest to oczywiście inspirowane tymi atakami tego Starego Króla Demonów. A, tu jeszcze mamy z duszy zepsutego drzewa w ogóle. Wcześniej chyba tego nie było, nie wiem. Mniejsza z tym, może po prostu nie miałem dusz i pewnie tak. Ale na razie weźmy sobie w takim razie to. Czyli ten wielki młot Starego Króla. I też wam tak na szybko chociaż to pokażę, chociaż też oczywiście nie spełniam wymagań. Myślę, że to są bardziej bronie już na nową grę plus, kiedy mamy postać rozwiniętą. Za pierwszym podejściem to przynajmniej na razie nie ma mowy, żeby z tego trochę pokorzystać. 30 punktów siły, po 10 inteligencji i wiary. Niesamowite. I zobaczmy, kolejna ogromna oczywiście broń, bo chyba każda, nie no, prawie każda z tych broni od bossów to są takie duże. Tutaj jeszcze atak silny. No i atak ładowany poprosimy. A trzyma na oburącz. Coś takiego. No dobra, tym niemniej jednak wracamy do noża rzeźnickiego. No i chociaż jeszcze przez chwilkę poeksplorujmy te tereny, których jeszcze nie zwiedziłem, więc udamy się znowu do tych demonicznych ruin. Tylko, że to będzie, zdaje się, w drugą stronę, czyli tutaj musimy się udać. No i sam jestem ciekaw, jak tutaj te lokacje będą wyglądały. I ile w ogóle nas jeszcze czeka właśnie po tej stronie? Oto jest pytanie. Okej, tutaj jeszcze nic nie ma ciekawego. Oho! Już mamy przeciwnika. Wow, jeszcze z tej strony, kurde. Dobra, na spokojnie. A, bo tam jest jeszcze ta kula ognia, kurde, i dlatego ona mnie atakowała wcześniej. Szkoda, że nie wykonałem backstaba przed chwilą. Ale dobra, załatwiony. Aha, i ta kula ognia zniknęła razem z nim pewnie. Mamy duży odłomek tytanitu w nagrodę. I żar. Czyli dużych odłamków wciąż trochę zbieramy. Ej, ale... Patrzcie na tą lokację, czy mi się wydaje? Czy to jest dosłownie... No patrzcie, identyczny rozkład tych korytarzy praktycznie, jak poprzednio mieliśmy i eksplorowaliśmy te katakumby. Tylko, że tutaj nie ma troszkę tego przejścia, tam po drugiej stronie niczego nie ma. Ale no patrzcie, ta strona i tutaj zejście po schodach, później w tą stronę, to mi serio wygląda jak tamto. Jak tamta lokacja wcześniejsza. Oho, tam mamy kolejnego. Czekajcie, wezmę sobie łuk. Kurde, są jeszcze kolejni. No bez żartów. Dobra, bo oni mnie tutaj pewnie zaatakują za chwilę. Ten kurde jest tym gościem, który... Nie, nie lecz się. Dobra, załatwiony. To był ten koleś, który wytwarzał tą truciznę. Ciekawe w ogóle, że ten mnie nie atakował do tej pory. Zanim tamtego nie załatwiłem. Dobra, wiecie co? Może powróćmy jednak sobie do noża rzeźnickiego. Dobijmy tego. Okej. Kolejny odłamek tytanitu, bardzo fajnie. I tutaj mamy jeszcze dwóch, zdaje się. Czekajcie, też na wszelki wypadek użyjmy łuku, żeby dwójka naraz nas nie zaatakowała. Wow, co to jest? Czy on we mnie rzuca? Wolę nawet nie wiedzieć. Gin. Koniec tego dobrego.
Teraz zajmiemy się jeszcze tobą. Kurde, wstał zanim zdążyłem się w ogóle zbliżyć. Ale dobra, padł kolejny odłamek tytanitu. Jeszcze jeden odłamek. Nie no, patrzcie, no przynajmniej tutaj. Przynajmniej tutaj to jest identycznie. No też mamy zejście na dół. Może też iluzoryczna ściana. No nie no, akurat nie ma iluzorycznej ściany. Ale jak dla mnie, to pomieszczenie jest jakąś, nie wiem, mroczniejszą, demoniczną wersją tamtych katakumb. Ciekawe, czy za tym się kryje jakaś ciekawsza historia, czy to po prostu przypadek. No ale okej, odcinek trwa już pół godziny, więc na tym sobie zakończymy ten materiał i będziemy eksplorować te demoniczne ruiny oczywiście w następnym materiale. Ale naprawdę ciekawie się zapowiada. Mamy tutaj do czynienia z tymi przeciwnikami, którzy, tak jak już mówiłem poprzednio, w poprzednim odcinku, wydają się dużo bardziej, po pierwsze, wytrzymali, ale i dużo bardziej zabójczy niż to było w dotychczasowych lokacjach, więc może być naprawdę ciekawie. Dzięki, że oglądaliście i usłyszymy się w następnych materiałach. Cześć!